Witam serdecznie. Jak się okazało, czekała mnie pobudka o 6 rano, przed 6. Tam o 5.30, bo się wydzierali z okolicznego meczetu. Jest 7.30. W sam raz, żeby gdzieś wstawać. Spakowany, ogarnięty, idę łapać stopa na stację. W ogóle to śmieszne, bo z dnia na dzień plecak wydaje się lżejszy. Wniosek? Przyzwyczajam się do obciążenia. Ale to dobrze. Złapałem wywózkę za miasto, to tyle dobrego na jakąś stację benzynową na wylotówce. Okazało się, że na wylotówce nie ma stacji benzynowej, tylko jest rozwidlenie. I na dodatek moja droga nie jest główna. Ale w sumie... to bardzo spoko. To jest szansa, że zaraz dojdę gdzieś i będę mógł łapać tam stopa. Albo kurde i nie, bo to nie wygląda jakby było gdzie łapać stopa, bo tu się znowu robi kurde prawie że highway. A po prawej stronie mijam Uniwersytet Karabuku. No i powiem, że mają rozmach, bo to jest ogromny kompleks z bramą wjazdową. Mają nawet swoją pętlę autobusową. Mają meczet na terenie uczelni. Aha, są w ogóle dwie pętle autobusowe dla marszrutek i dla dużych autobusów miejskich. No to jak znalazłem dobre miejsce do łapania stopa na światłach, to mnie przegonili, bo jakiś obiekt wojskowy i zaczęli machać bronią, że sio, mam stąd iść. Swoją drogą, to patrzcie, to jest ograniczenie prędkości. Ograniczenie do 82 km na godzinę. Ja nie wiem, jak oni wykalkulowali tą prędkość, że to jest akurat prędkość, która się nadaje tutaj. I nie wiem, czemu nie napisali po prostu 80, tylko 82. Turcja, a właściwie to Azja. Nie mogę nic złapać. Tak dosyć długo. Dosyć bardzo długo, kurde. Jest miejsce, jest spoko, samochody stają na światłach, widzą mnie wcześniej, ale kurde, nikt się nie chce zatrzymać. Denerwują, ale z drugiej strony śmieszą. Tacy ludzie, którzy się zatrzymują, mówią, że nie, oni tam nie jadą, ale cię podrzucą za jakąś kasę i podają kwotę, która zawsze jest wzięta w ogóle nie wiadomo skąd. I koleś powiedział, że mnie podrzuci 100 km za 100 dolarów. Lol. Chyba go pogięło. 12.15, czyli od 3 godzin, kurde, ponad łapie i nawet nie opuściłem tego miasta. Trochę mnie przygrzało i musiałem skoczyć po coś chłodnego do sklepu, ale wypiłem sobie pół litra zimniutkiej wody prosto z lodówki i mogę żyć, bardziej mogę żyć. Bo nadal jest mi niemożliwie gorąco. Powoli opuszczam laicką część Turcji. Po czym ja to zauważyłem? No póki co po tym, że zamiast Merkaba, czyli dzień dobry po turecku, jak to mówili wszyscy dotychczas, ludzie mówią salam aleikum, czyli dzień dobry po arabsku. Wszyscy pokazują, że zostają na miejscu, mimo że jesteśmy za miastem. A na dodatek moja woda, okazało się, że ma już temperaturę zupy. Spokojnie w domu bym się w takiej temperaturze wody kąpał. Jeszcze na dodatek, nic sobie ze mnie nie robiąc, jakieś 30 metrów przede mną stanął jakiś turas i łapie stopa. Więc kurde, jak znam życie, jako że stoi wcześniej, to szybciej złapie. A już wcześniej niż on nie da się stanąć, bo on stoi praktycznie na rondzie. Mam nadzieję, że teraz jak odbębnie to najgorsze łapanie, to potem będzie mi się łapać już tylko dobrze. Bo w sumie to dotychczas, oprócz tego wczorajszego stopa dłuższego, to beznadziejnie mi się stopuje w Turcji. Za 15.14 cały czas stoję przy tym rondzie. Na niebie nie ma ani jednej chmurki i żar się leje. Stopa się łapie średnio, ale jeżeli już się złapie, albo ktoś się z tobą spotka, albo masz bezpośredni kontakt z kimś, to turecka gościnność i takie dzielenie się
zapraszanie, pokazywanie, dawanie, karmienie, pojenie jest bardzo, bardzo, bardzo rozwinięte to wszystko. I oni bardzo biorą sobie do serca, żeby ciebie ugościć i ugoszczają. Dotarłem do Kastamonu. Tam, jak widzicie, jest zamek, a przede mną główny plac z jakimś dużym pomnikiem. Tak to się prezentuje. A ja idę zapytać o autobus, którym będę mógł wyjechać za miasto. Ten? Tu? Cztery. Okej, nikt nie mówi po angielsku, ale mnie wsadzili do busa. A gdzie jak mordy i drwę, to mam. Kurde, w tym autobusie sprzedawca... To jest cebuli. Sprzedawca cebuli mi proponuje cebulę, żebym sobie wziął do jedzenia. Jest żyć nie umierać, w sensie... Ten kraj jest dla podróżników bardzo, bardzo, bardzo fajny. No dla autostopowiczów tak średnio, bo się średnio stopa łapie. Ja tu się przejmuję. Patrzę na znaki, gdzie mam jechać. W ogóle ten, a kierowca autobusu się zatrzymał po prostu przed skrzyżowaniem, na którym mam wysiąść. Przytulił, otworzył drzwi i mówi: wysiadaj. No to jestem na wylotówce. Po tym jak się obwodnica miasta doszła, kurde, 15 minut autobusem i już człowiek jest za miastem. Dlatego tak dobrze mi się po Rosji stopuje, bo tam się umiem dogadać. Jak wjadę do miasta, to umiem zapytać. Zresztą nie muszę pytać, bo mam tu giz w Rosji. A tu nie ma. Super, jedziemy. Nie wiem po co, ale dostałem roczny zapas długopisu. Całe 5. Nie wiem zupełnie po co, mam swój długopis, ale teraz mam 5 nowych. Bo wziąłem, dał mi jeden i ja mówię, że jeden super, a on mnie nie, masz tu jeszcze 4. Teraz będziemy wjeżdżać do tunelu, który ma 3800 metrów. Prawie 4 km tunelu. 99% tureckich miast jest takie samo. To znaczy główna droga dwupasmowa, dwujezdniowa wjeżdża do miasta. Odchodzi od noga na bok, żeby gdzieś tam sobie do miasta pojechać. Główna droga ma rozwidlenie z zawrotką na górze, po czym główna droga wchodzi do tunelu. Na górze jest zawrotka, która jest głównym skrzyżowaniem miasta przy okazji. Główna droga wychodzi z tunelu, jeszcze potem kawałek jest odgrodzona barierkami od miasta, po bokach są jakieś warsztaty i tego typu rzeczy. I koniec miasta. Tak naprawdę mówiłem, że Istanbul jest nękany, Istanbul ma problemy z niekontrolowaną urbanizacją. Myślę, że raczej można powiedzieć to o całej Turcji. Dlaczego tak trudno w Turcji złapać stopa? Otóż tureccy kierowcy, kiedy prowadzą, to robią wszystko, tylko nie patrzą na drogę. Naprawdę, oni sobie kurde gadają przez telefon, grają w gierki na telefonie. Kurde, patrzą przez okno na góry. Kierowca wrócił i się okazało, że kupił mi zimną wodę, kolę i kurde dwa batony, więc mam jedzenie. Pyta się mnie kierowca przez Google Translatora: ty, a ty tam jakąś dziewczynę to w Polsce masz? No to ja mu odpowiadam też przez Google Translatora, że no w sumie z kimś tam kręcę i w sumie coś tam się chyba klei. Na co on mówi: ty, to czemu ślubu nie bierzesz? Także, kurde, znam ją dopiero 3 lata i w sumie to się spotykamy od niedawna. Mówi: tam, słuchaj, ja to mam, ślub wziąłem rok po tym, jak poznałem moją. W sumie to się nawet nie umawialiśmy w międzyczasie, tylko jakoś tak wyszło, miesiąc po tym, jak się zaczęliśmy umawiać, to wzięliśmy ślub. W sensie to się jej oświadczył i wzięli potem ślub. Mówi: turecka kultura, tak to u nas jest, że kurde, że znajdujesz dziewczynę i się żenisz od razu rok po tym, jak ją poznasz. Czy ktoś mi może wyjaśnić, dlaczego ludzie nie mają pojęcia, kurde, o rozbijaniu namiotów? Typie, wyrzuć mnie przed miastem, bo jest godzina 19:30. No, nie. Znam świetne miejsce na zrobienie namiotu. Świetne miejsce, super. I wiecie jak wygląda? Kurde tak! O! Czy wam to wygląda na miejsce do rozbicia namiotu? Bo mi nie. Nic to. Pójdziemy i zobaczymy. Nie wiem, może kogoś zapytam, czy tu można namiot rozbić. Rzeczywiście. Ale to przypałowa miejscówka, kurde, trawnik w centrum miasta. To wygląda jak miejsce podpisane
rozbij tu namiot, a wezwiemy policję i tajniaków. No ale nic to. Przejdę się chociaż nad Morze Czarne. Pokazać wam morze i samemu zobaczyć od drugiej strony. Zerknąłem na GPS-a i wychodzi na to, że ty pozostawił mnie idealnie w połowie miasta. Więc nawet iść nie ma sensu. Jedyne, na co mogę mieć nadzieję, to albo tu, że gdzieś rozbiję namiot, albo wezmę tramwaj, albo autobus, bo na mapie zobaczyłem jakiś mały lasek za miastem. Oni tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy mają. Jakiś kurde kanał. Proszę bardzo, kanał. Przede mną Morze Czarne. Wieje niemożliwie, a fale są, no nie powiem, duże. Nie lubię takich sytuacji. Ale z drugiej strony, kto by lubił? Nie wiem, co mam począć, czy wziąć kurde tramwaj, autobus i wyjechać jak najdalej, czy co. Dobra, nie ma to tamto. Czas się kurczy, więc muszę podjąć decyzję. Siadam, przemyślę sprawę. Póki co decyzja, którą podjąłem, to taka, że szukam toalety, bo mnie poważnie przycisnęło, a tutaj robić w plenerze to trochę przypał. Obsługa mówiąca w miarę po angielsku, w miarę, bo nie wiedzieli, co znaczy camp ani tent, ale na szczęście miałem zapisane po turecku czadyr. Wyjaśniła mi, że jest tu gdzieś pole namiotowe i ponoć mogę tam pocisnąć bez przypału, taniutko, rozbić namiot w kulturce. Jasne, że to gówno nie stopowanie, ale jestem w środku miasta i już się zaczyna noc, więc spróbuję tam docisnąć, się dogadać, może nie będzie drogo. A jak będzie drogo, to będę myślał. A najlepsze jajo to są z policją. Podbijam, siemano jero, mówicie po angielsku? Bo mi ktoś nawinął makaron na uszy, że tutaj policja po angielsku mówi. Oni, English no. Klasyk po prostu. Zapytałem ich jakoś na migi, czy mogę, jak mam się dostać do tego pola namiotowego. Powiedzieli, że tramwaj. Potem spędziliśmy 10 minut na próbie ustalenia, ile przystanków. Ale koniec końców, po 10 minutach rozmowy powiedzieli: a idź zapytaj kierownika tramwaju. A tu jest namiot w sumie. Więc nie wiem, może bym się kogoś zapytał, czy może jednak można kimać. Spotkałem jakichś ludzi i mi mówią, że mogę to kimać, więc jest spoko. A teraz się pytam ich, gdzie można kupić coś do żarcia i oni... Wow, dają mi szanę. I mi powiedzieli, że mogę tutaj sobie rozbić namiot i kimać, więc będę miał tu rozbity... Wow. Super, bye. No i gitara siema, dostałem szamkę, idę rozbić namiot. Dobra, w ogóle, czym ja się przejmuję, kurde, bele. Gitara gra, patrzcie, tu jest główna ulica miasta, a ja śpię tutaj, będę spał tutaj na trawniku, bo mi powiedzieli, że to bez przypału i spoko. Więc będę kimał. Walić pola namiotowe. Czaj. A kofie. Zaprosili mnie na herbatę. Jakie jajo. Co za jajo, co za maniana. Dzieje się fajnie. Kurde bele. Merhaba. Wow. Samowar, czaj. Samowar. Patrzcie, jaki super samowar. Coś mi mówi, że tu niezły melanż będzie. No speaking English. No English, okay, no problem. No Turkish. Turecki no. Tamam. Super. Dobrze wyszło, że mnie tu wyrzucił, bo zostałem nakarmiony. Poznałem super ekipę i piję sobie turecką herbatę z samowaru. Żyć nie umierać. Właśnie się dowiedziałem, że w Turcji mają aż 5 określeń na toaletę. I to są tak. Toalet. WC, ayak yolu, 100 numara, hela, kenet. 6. Czyli jednak 6 określeń na toaletę. No ja pierdzielę i weź tu się dogadaj. Powiedzieli, że chodzę głodny, bo widać, że jem te pestki słonecznika, więc dali mi 2 dyszki na obiad jutro. Ja mam problemy z przyjmowaniem pieniędzy, ale się aż na mnie nakrzyczeli, żebym brał. I używali translatora na mnie, krzycząc, że mam jeść jutro obiad za to. Więc śmiesznie, no.
z tym dwie dyszki do przodu. Wcale nie wiem, czy ja wyjeżdżam z tego miasta jutro, bo moi listonosze powiedzieli, że zostań jutro wieczór, zrobimy grilla z turecką szamą. Więc w sumie to brzmi jak plan. Odkryłem minus spania tutaj. Pamiętacie, jak rano mówiłem, że tutaj na wschód już czuć bardziej tradycjonalizm i tak dalej? Toalety też się zmieniły. Nie ma już zwykłych kibli, tylko te muzułmańskie do kucania. Jeszcze to, że trzeba kucać, bym przeżył. No bo to jak w lesie, jako drzewo, zdarza się, daje radę, ręką się można podeprzeć. Spoko, ale jest druga, gorsza dla mnie sprawa. To znaczy, nie ma papieru toaletowego, tylko klasycznie muzułmańsko. Masz tu, chłopie, dzbanek z wodą i se obmyj tyłek, za przeproszeniem. I to nie czymś, tylko ręką, bo oni biorą ten dzbanek z wodą, polewają se tyłek i to obmywają ręką, wycierają ręką, super, super. I potem normalnie ją myją w zlewie. No nie wiem, ja tam nie jestem przyzwyczajony do tego typu zabaw. Zwłaszcza, że jeszcze trzeba wtedy kucać tak mądrze, że jak się polewa swoją tylną część ciała wodą, to żeby nie spływało na nogi i tak dalej na spodnie, tylko żeby spływało do dziury, bo nie nazwałbym tego kiblem. Jedyne drzewo w okolicy dające cień jest blisko przy drodze, więc nie będę się tam rozbijał. Rozbiję się tutaj, na środku polany, chamsko widoczny. W trakcie rozbijania namiotu to zajmuje jakieś 5 minut. Zanim rozbiję namiot, zdążyły podbić już dwie babeczki z kubkiem, z pytaniem: Titi, czaj, chcesz trochę herbaty? Kurde, obydwie się w sumie zapytały, czy śpię w parku. Powiedziałem, że tak. Powiedziały: super, chodź na herbatę. No, odmówiłem już niestety, bo jestem zmęczony, zresztą herbaty się już ożłopałem. Ale tak, to, że obydwie podbiły i się pytały, wróży to albo dobrą i spokojną noc, że super, że to sobie kimają w parkach i w ogóle super, zwłaszcza, że jedna powiedziała: welcome to Samsung, albo wróży to przypał. Więc nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie spokojna noc. Podbiła do mnie właśnie ekipa i dała mi pieczoną kukurydzę. Co za wspaniali ludzie, ja tu już w kimę idę, oni mnie wszyscy zagadują i częstują czymś. Przychodzą, zagadują, człowiek spać spokojnie nie może pójść, bo przylezą i dadzą kukurydzę czy coś, czy herbaty jeszcze. Może i stopa w Turcji się łapie średnio, bardzo średnio i miewam z tym problemy i mnie to bardzo denerwuje. Ale kurde, jak mówiłem, jak już dochodzi do bezpośrednich kontaktów z Turkami, to są to wspaniali ludzie, zwłaszcza tu w Azji, w azjatyckiej części. Czy to jest podstawą podziału między Europą a Azją, to że w Azji są bardziej gościnni ludzie? Bo tak samo jest na Syberii, w Kazachstanie. No jeśli tak, to cienko, bo wygląda na to, że nasz stary kontynent jest po prostu gorszy, no bo gościnność to bardzo pozytywna, bardzo dobra cecha. Jaka fajna, górska ścieżka. Ani szlaku, ani niczego. Muszę się przeprawić na drugą stronę rzeki.